Trzy osoby o różnym poziomie niepełnosprawności mogą cieszyć się, że w końcu mają swoje własne miejsce w Krośnie Odrzańskim. To właśnie specjalnie dla nich otwarto mieszkanie chronione. Tego typu przedsięwzięcia są jednym z celów Stowarzyszenia Przystań. Utworzenie mieszkania chronionego to było marzenie naszego stowarzyszenia. Tak naprawdę widzieliśmy tę potrzebę już od dawien dawna, ponieważ mamy w Krośnie rozeznanie i wiemy, że wiele osób z niepełnosprawnością mieszka w trudnych warunkach. Często pozostają oni sami. A jeśli mają takie możliwości, kompetencje, żeby mieszkać samemu, a daj Boże jeszcze mają takie umiejętności, że mogą pracować, to jest idealne połączenie, zestawienie tego, żeby uczyli się samodzielności. I takiej właśnie samodzielności będą się uczyć pod naszym okiem i z naszym wsparciem właśnie w takim mieszkaniu. Ma to być mieszkanie, które pomoże osobom z niepełnosprawnościami usamodzielnić się i wdrożyć na rynek pracy. Tak jak wspomnieliśmy, w tym lokalu zamieszkają trzy osoby, które przy wsparciu m.in. Stowarzyszenia Przystań czy Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej będą starały się jak najlepiej wykorzystać czas i usamodzielnić się, aby móc radzić sobie w życiu. Bardzo pięknie, bardzo dziękuję pani kierownik za to wsparcie, za to wszystko. Naprawdę pięknie. Mi się bardzo podoba. Blisko do pracy. Nowe mieszkanie daje nam dużo więcej czasu i pieniędzy, bo dojazdów już nie mamy, tylko mieszkamy bliżej pracy. Jesteśmy rzutem kamieniem przy pracy, no i nowe mieszkanie. Więcej będę miał, powiem panu, jak w mieście, nie? Więcej opcji jest, nie? Niż na wiosce jakiejś tam. Zaangażowanych w pracę na rzecz utworzenia takiego miejsca w Krośnie Odrzańskim było wiele osób. Swój udział w utworzeniu mieszkania chronionego ma również gmina. Współpraca i zaufanie to kluczowe elementy, dzięki którym w ogóle do tego otwarcia doszło. Nabraliśmy zaufania tak dużego do Stowarzyszenia Przystań, że oddaliśmy Stowarzyszeniu do dyspozycji mieszkanie z zasobu gminnego, by pomóc osobom, które takiej pomocy wymagają. I dzisiaj to mieszkanie oddajemy do użytku osobom, które wymagają naszego wsparcia, które mogą liczyć na to, że ktoś wyciągnie do nich pomocną dłoń i ją po prostu poda. Jak widać, wcześniej nakreślona strategia rozwoju gminy jest cały czas realizowana. Promocja i realizacja przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, w tym działania na rzecz powstania mieszkań chronionych, jest jednym z celów Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025.